Czy to już koniec posiadania multimediów na własność? Czy przyszłość leży w strumieniowanych treściach i już nikt nie będzie kupował filmów, piosenek ani gier? No i czy warto w ten temat inwestować? Ja nazywam się Paweł Olszowik, to jest cykl o spółkach technologicznych, a dziś pod lupę bierzemy streaming. Witam Was w kolejnym odcinku serii poświęconej ciekawym spółkom technologicznym, której partnerem jest Lenovo. Dziś, jak już po wstępie i tytule mogliście się domyślić, mówić będziemy o mediach strumieniowych. Wedle encyklopedycznej definicji jest to technika dostarczania informacji multimedialnej przez internet od dostawcy transmisji strumieniowej do użytkownika w sposób nieprzerwany. Media strumieniowe opierają się na transmisji skompresowanych danych multimedialnych. A mówiąc potocznie, chodzi o sytuację, w której kiedy chcemy obejrzeć dany film czy serial, to zamiast kupować go na własność, na przykład na DVD, czekać na jego emisję w telewizji albo wypożyczać na określony czas, po prostu kupujemy abonament na usługę, w ramach której uzyskamy dostęp do interesujących nas treści. Nie musimy też czekać, aż dany film pobierze się w całości na nasz komputer, co w przypadku plików o dużej rozdzielczości mogłoby przecież potrwać dłuższą chwilę. Rzecz możemy oglądać od razu, na żądanie, bez czekania. To na pewno jedna z tych branż, której COVID raczej jakoś bardzo nie zaszkodził. Bo kiedy ludzie są zamknięci w domach, to przecież czymś zająć się muszą. Według niektórych rynek streamingu wideo jest wart nawet około 840 miliardów dolarów. Wśród największych graczy wyróżnić należy oczywiście Netflixa, Walt Disney Company, Amazona, Apple czy też muzycznego Spotify. Obracać się więc będziemy, jak chyba większość z nas przypuszczała, raczej w obrębie amerykańskich parkietów. Jako pierwszego na tapet wrzućmy więc wymienionego już wcześniej Netflixa. Jego aktualna kapitalizacja to okolice 225 miliardów dolarów. Spółka powstała w 1997 roku w Kalifornii i początkowo działała jako wypożyczalnia filmów. Model ich działania był jednak zgoła inny od tego, który ci starsi widzowie mogą jeszcze pamiętać z naszego podwórka. W klasycznej bowiem wypożyczalni płaciliśmy za udostępnienie nam nośnika z konkretnym filmem. Cena, jaką płaciliśmy, była zależna od tego, co i na jak długo wypożyczamy. Netflix w 2000 roku wprowadził jednak opłatę abonamentową, w ramach której co miesiąc otrzymywaliśmy pocztą filmy. Przed wprowadzeniem stałej opłaty miesięcznej Netflix był pierwszą internetową wypożyczalnią filmów DVD. Dziś jednak, jak wiemy, model biznesowy Netflixa nie opiera się już na wysyłce fizycznych nośników, a dostarczaniu nam treści przez internet. W 2020 miał on ponad 203 miliony użytkowników z aktywnymi płatnymi abonamentami i ponad 2,5 miliarda dolarów dochodu netto. Początkowo Netflix miał dwa własne centra danych, jednak w 2008 roku po trwającej 3 dni przerwy w dostępności usługi spowodowanej awarią techniczną zdecydowano, że baza Netflixa przeniesiona zostanie do chmury. Aktualnie więc przepastne biblioteki filmów i seriali znajdują się w Amazonie. Dokładniej rzecz ujmując, mówimy o Amazon Web Services. Na temat tej usługi wspominałem już w odcinku o chmurze, więc serdecznie zachęcam do nadrobienia zaległości, jeśli ktoś jeszcze go nie widział. Jako ciekawostkę warto dodać, że przeniesienie wszystkich danych z Netflixa do Amazona zajęło aż 8 lat. Dziś biblioteka ta dostępna jest z wielu centr danych, dzięki czemu mamy do niej szybki dostęp, a w razie awarii jednego z serwerów mogą go zastąpić inne. Mnogość urządzeń, z jakich użytkownicy korzystają oglądając Netflixa, jest dla niego sporym wyzwaniem. Możemy bowiem filmy oglądać na telewizorze, smartfonie, tablecie, konsoli do gier, poza tym mieć różne prędkości internetu. Słowem, jest cała masa czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Netflix jest więc przygotowany na obsługę ponad 2200 typów różnych urządzeń. Trzeba pamiętać, że oprócz obrazu przetworzyć trzeba przecież również ścieżkę dźwiękową i napisy dostosowane do naszego regionu. Aby ten proces usprawnić, Netflix przygotowuje wiele wersji jednego filmu, aby dostosować go do naszych wymagań. Dla przykładu, pierwszy sezon serialu The Crown został przygotowany w 1200 plikach, choć ma tylko 10 odcinków. Bardzo istotne jest tu, jak widać, zaplecze techniczne, które, jak już wiecie, dostarcza Netflixowi Amazon. Ten drugi, jak widać, pozazdrościł Netflixowi popularności i postanowił stworzyć własny serwis streamingowy. I tak w 2006 roku powstał Amazon Prime Video, z usług którego korzysta około 150 milionów użytkowników.
Trzeba tu dodać, że serwis powstał jako część usługi Amazon Prime, w ramach której klienci Amazona za stałą roczną opłatą mieli zagwarantowaną darmową szybką przesyłkę do swoich zamówień. W ramach Amazon Prime, w zależności od lokalizacji, klientom mogą przysługiwać też inne bonusy. Ale dziś skupimy się na Prime Video. Swoich klientów Prime Video przyciągnąć próbuje własnymi produkcjami. To właśnie firma Bezosa przygarnęła ekipę Top Gear po wyrzuceniu z BBC Clarksona i pod własnymi skrzydłami wypuściła ich nowy program Grand Tour. W swojej obecnej formie serwis dostępny jest od grudnia 2016 roku. Treści oglądać można w 4K Ultra HD i HDR. Ciekawym wątkiem dla wszystkich operatorów streamingowych jest rekomendacja Komisji Europejskiej, która w marcu 2020 zmusiła firmy, by te obniżyły jakość przesyłanych materiałów wideo. Wszystko po to, by nie blokować przepustowości łącza, która była wówczas potrzebna wielu ludziom, którzy zmuszeni byli pracować z domu. Stwierdzono wtedy, że platformy streamingowe powinny nadawać jedynie w jednej standardowej rozdzielczości. W odpowiedzi na ten apel zarówno Netflix, jak i Amazon zobowiązały się do zastosowania nowych kodeków, mających znacząco zmniejszyć ilość przesyłania danych bez dużej widocznej straty dla klientów końcowych. O swój kawałek streamingowego tortu walczy również Disney ze swoją platformą Disney+. To propozycja dość świeża, bo powstała w 2019 roku, co nie przeszkodziło jej w zdobyciu sporej popularności. Disney chwali się bowiem, że ma już ponad 100 milionów użytkowników. Firma Walta Disneya nie chce jednak walczyć o użytkowników jakimiś przełomowymi technologiami czy funkcjonalnościami. W tej wojnie główną bronią są bowiem treści. A Disney ma ich przecież całkiem sporo. W swojej platformie proponuje produkcje Pixara, Marvela i wiele innych, których nie zobaczymy nigdzie indziej. Mniej więcej o połowę mniejszą od Disneya grupę stałych użytkowników ma natomiast platforma Apple TV+. Serwis, za którym, jak już się domyśliliście, stoi producent MacBooków i iPhone'ów, również zadebiutował w 2019 roku i swoich klientów chce do siebie przekonać własnymi produkcjami, takimi jak na przykład For All Mankind. Rozglądając się po amerykańskiej giełdzie i chcąc zapewnić sobie ekspozycję na biznes streamingowy, nie można pominąć jeszcze spółki Spotify. Ta została założona w Szwecji w 2006 roku i w przeciwieństwie do poprzednio omawianych spółek nie oferuje streamingu wideo, ale audio. Za jej pośrednictwem możemy posłuchać ulubionych utworów na komputerze, telefonie czy innym urządzeniu. I o ile by obejrzeć serial na Netflixie czy Amazon Prime Video musimy zapłacić, to w przypadku Spotify mamy też możliwość założenia darmowego konta i słuchania muzyki bez płacenia. Nie będziemy mieli wówczas dostępu do wszystkich funkcjonalności serwisu, a pomiędzy utworami pojawią się reklamy, ale wiem, że wielu osobom to wystarcza. Spółka pod koniec 2020 zdradziła, że łącznie ma 345 milionów użytkowników. Wśród tej grupy 190 milionów kont było darmowych, a 155 milionów używało płatnego abonamentu. Ze względu na mnogość opcji często zdarza się, że użytkownicy mają wykupione abonamenty u kilku dostawców treści. Według ostatnich badań przeciętny Amerykanin opłaca członkostwo w trzech różnych serwisach. Dlaczego nie wystarczy jeden? Bo jak już wspomniałem, główną kartą przetargową danego serwisu nie jest interfejs czy nowinki technologiczne, ale zawartość, jaką nam daje. Klient pójdzie tam, gdzie będzie mógł obejrzeć swój ulubiony serial. Walkę o największą ilość aktywnych użytkowników wygra więc moim zdaniem ten, kto zapewni najszerszy wachlarz popularnych treści. Nie brakuje głosów, że już niebawem prym wiódł będzie Disney. Gigant ten ma przecież dostęp do ogromnej ilości ekskluzywnych treści i rzeczywiście może niebawem zdetronizować Netflixa. Czy waszym zdaniem faktycznie tak się stanie? Przemawiają zatem prognozy analityków Insider Intelligence, według których Disney Plus czeka dwucyfrowy wzrost przez najbliższe lata. W 2024 Disney Plus miałby być liderem w Stanach Zjednoczonych z wynikiem 123 milionów użytkowników. Z jednej strony pandemia zadziałała na plus, bo siedząc w domach, jak już wspominałem, ludzie nabijali oglądalność. Z drugiej jednak Disney, jak i inne firmy, musiały wstrzymać lub opóźnić produkcję swoich kolejnych filmów i seriali. Akcje którego z serwisów będziecie więc chcieli nabyć do swojego portfela? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ale zanim, zobaczmy analizę wykresów omawianych dziś spółek, którą przygotował Dawid. Przyjrzyjmy się zatem tym spółkom, w które inwestować możemy, a które streamingiem się zajmują. I mamy oczywiście, tak jak Paweł wspomniał, kilka opcji. My zaczniemy od najważniejszych kwestii, czyli najpierw porównamy sobie te wszystkie spółki fundamentalnie, a później
albo możesz nawet w trakcie, daj znać w komentarzu, na który ty serwis streamingowy stawiasz. Oczywiście może to być serwis, który nie został wspomniany przez nas w ramach tego odcinka. Mamy Amazon, Netflix, Disneya, Spotify i spółkę Apple, która usługę streamingową nam dostarcza. Największa z tych wymienionych przeze mnie spółek to oczywiście Apple, na drugim miejscu Amazon. Pierwsza to 2 biliony dolarów wyceny, Amazon 1,548 biliona dolarów. I tu już mamy przepaść, tylko że Amazon i Apple to też nie są czyste serwisy streamingowe. Netflix 226 miliardów dolarów wyceny, jest to o 100 miliardów mniej aniżeli w przypadku Disneya. Spotify natomiast wygląda jako bardzo mała spółka w porównaniu do wspomnianych, z tym, że oczywiście też zajmuje się nie do końca tymi streamowaniem tych samych danych, no bo Spotify wycena na poziomie 50 miliardów dolarów. Jeżeli szukalibyśmy spółki, która umie generować pieniądze, no to powinniśmy wybrać Apple, bo to jest prawie 60 miliardów dolarów zysku za 2020. Amazon nie wykręcił nawet połowy tego wyniku, bo zysk 21 miliardów. Netflix 2,7 miliarda dolarów na plusie. Natomiast Disney i Spotify już tak ładnie nie wyglądają. Disney prawie 3 miliardowa strata, oczywiście w dolarze amerykańskim, natomiast Spotify zaliczył ubiegły rok na minusie na poziomie 662 milionów dolarów, więc widać ewidentnie, że same inwestycje w kwestie technologiczne, pozyskiwanie fajnych treści, nowych tytułów, to nie jest tak łatwy biznes, jak mogłoby się wydawać. Jak popatrzymy na takie parametry jak cena do zysku, no to oczywiście Disney i Spotify na ten moment ubiegły rok zaliczyły na minusie, natomiast jeżeli chodzi o Apple, to ten parametr wynosi 32 i wygląda bardzo konkurencyjnie, bo Amazon to aż 72, a Netflix na poziomie 83. Jeżeli mielibyśmy wskazać na tej podstawie ten najbardziej przegrzany serwis streamingowy, to na ten moment będzie to spółka Netflix. A jak wyglądają wykresy? Amazon, i to jest jedna z naszych analiz z wcześniejszych spółek technologicznych, Amazon zamiast wybić się górą z trójkąta symetrycznego, wybił się dołem, no i walczy z lokalnym poziomem wsparcia, czyli poziomem 2877, który niewątpliwie może zostać pokonany. Pytanie, czy to się nam uda. My natomiast sobie zobaczymy, jak prezentuje się korelacja pomiędzy tego typu podmiotami i czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób ten portfel sobie zdywersyfikować. Dodajemy Netflix i już widzimy, że pomimo tego, że dla Amazona Amazon Prime jest tylko częścią biznesu, to ta korelacja jest aż nadto widoczna. Wrzucamy spółkę oczywiście Apple, wrzucamy oczywiście spółkę Disney i dorzućmy do tego wszystkiego Spotify. Większość rzeczywiście to są spółki w ramach technologicznego indeksu Nasdaq. No i teraz popatrzmy na to, kiedy i jak kształtują się lokalne dołki i lokalne wierzchołki. Żółto, spółka, która się zachowuje na ten moment najlepiej, a więc spółka Disney, spółka, która oczywiście idzie trochę na fali teraz tego wejścia w świat streamingowy, wejścia w mocniejszy sposób w ten świat, pomimo tego, że mamy stratę na poziomie minus 2 miliardów, czy prawie 3 miliardów dolarów, spółka w 2019 czy 2018 zarabiała i to ponad 10 miliardów dolarów rocznie, więc tutaj pewnie inwestorzy dyskontują to, że ten serwis streamingowy, o ile na ten moment jest inwestycją, o tyle w przyszłości stanowić będzie o sile spółki Disney. Pozostałe spółki, jak widzimy,
Amazon z Apple, tutaj ta korelacja jest bardzo, ale to bardzo widoczna i rzeczywiście, jeżeli mamy się decydować na zakup jakiegokolwiek z tych instrumentów, no to nie wiem, czy nie lepiej byłoby po prostu wziąć bardziej uśrednioną wersję w postaci po prostu indeksu Nasdaq. Spotify jest na linią fioletową i widzimy, że jeżeli chodzi o kwestie zmienności i gwałtowności notowań, coś co spekulanci lubią najbardziej, to najlepiej pod tym kątem prezentuje się Spotify, natomiast też nie ma co się dziwić, bo jest to spółka pod kątem kapitalizacji zdecydowanie najmniejsza, wręcz wygląda mizernie przy tych technologicznych tuzach, które sobie tutaj niejednokrotnie już wymieniliśmy. Natomiast też widać, że większość, w zasadzie wszystkie te spółki radzą sobie przynajmniej w tej drugiej, od drugiej połowy ubiegłego roku dosyć dobrze. I z tej perspektywy od samego początku, może dajmy sobie 2020, o, w ten sposób. Spotify wzrósł najmocniej, bo 75%, Amazon 62%, mamy 54% dla Netflixa, no i Disney 32%, natomiast Disney dopiero wydaje się, że zaczyna nadrabiać ten stracony czas i to Disneya ominęła ostatnia rynkowa korekta. Więc jeżeli się nie załapałeś, to może się okazać, że ten Disney jednak mimo wszystko dobrym wyborem nie będzie. Daj znać w komentarzu koniecznie, która z tych spółek podoba ci się najbardziej, a może masz innego czarnego konia w postaci na przykład HBO, bo przecież HBO również ma swoją platformę streamingową w postaci HBO Go. Koniecznie podziel się w komentarzu. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Partnerem technologicznym oczywiście niezmiennie jest Lenovo, a ja tylko dodam, że kod rabatowy technologia to 20% rabatu na cały asortyment, na prenumeratę magazynu Inwestor, który wygląda między innymi w taki oto sposób. Magazyn ten do dostania jest oczywiście też w salonach prasowych Empik w całej Polsce, natomiast można ten zakup dokonać poprzez naszą stronę i oczywiście ten kod rabatowy obejmuje również nasz największy projekt edukacyjny, a więc Akademię Inwestora. Więcej szczegółów znajdziesz w opisie. Udanych inwestycji.